Tam serdecznie w czołgu jeszcze nie siedzę, bo tak naprawdę to trzeba awansować, żeby w czołgu sobie zasiąść. Ze mną, jak powiedziałeś, kapitan Radosław Becherowski i jego właśnie będę pytać, jak to jest, bo mnie na przykład, panie kapitanie, było bardzo ciężko wejść na tę maszynę, jest potężna. Nie jest to łatwy chleb, powiem szczerze. No tak, pierwszy dzień szkolenia każdego czołgisty to jest nauka wchodzenia do czołgu, posługiwania się, otwierania, zamykania włazy w czołgu. I tak spływa praktycznie do perfekcji. Musi mieć opanowane każdy czołgista. Żeby... Nie jest ze mną tak źle to, że trochę ciężko mi poszło, to ale każdy wojak ma minucie, czas. W pierwszej minucie opanowany najważniejszy element, wchodzenie na pancerz czołgu. Czyli dobrze, okej, to mamy już za sobą, ale powiedział pan jeszcze, że zamykanie włazów, że to też trudna sztuka. No cóż prostszego zamknąć klapę, chociażby czołgu. No nie jeden z nas już przyczasnął sobie nieraz drzwiami w domu palce, więc dla porównania tutaj taki właz czołgu waży paręnaście razy więcej niż drzwi i ucina, nie gniecie, tylko ucina paluszki. Dlatego więc trzeba się umieć tym obsługiwać. Tak. No dobrze, stoimy na czołgu, na jakim? Bo nie jest to ten znany jako Rudy 102. No nie, jest to na wyposażeniu naszej armii od niedawna czołg Leopard 2A5 na wyposażeniu batalionów czołgów w jednostce w Brygadzie Pancernej w Żeganiu, w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Co jeszcze? Bo tych maszyn mamy no całkiem sporo. Oprócz czołgu Leopard 2A5 dowódca naszej dywizji skierował tutaj dla uczestników festynu inne jednostki sprzętowe, które są na wyposażeniu innych jednostek 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Obok nas znajduje się wersja bojowa Rosomaka, KTO Rosomak. Obok znajduje się wóz ewakuacji medycznej na podwoziu Rosomaka. Takie jednostki sprzętowe, podobne jednostki sprzętowe służyły z nami w Afganistanie i są na wyposażeniu 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza. Dalej znajduje się haubica samobieżna Dana, także egzemplarz identyczny do tego, który służył w Afganistanie, wspierał naszych żołnierzy. Znajduje się na wyposażeniu w pułku w Bolesławcu. Kolejne jednostki sprzętowe to są zestawy przeciwlotnicze i tak bojowy wóz rakietowy OSA z rakietami przeciwlotniczymi. Dalej jest zestaw samobieżny Biała z karabinami maszynowymi 23 mm. I teraz stąd już akurat nie widać wóz rozpoznawczy BRDM Żbik i nasze codziennego użytku na wyposażeniu wojska, jakie znajdują się pojazdy osobowo-terenowe i ciężarowo-terenowe, tu możliwość oglądania ich. W jednym z tych honkerów, o ile dobrze zapamiętałam, czyli w tych samochodach zielonym, osobowo-terenowym, siedzi kobieta. Tak, nie tylko w naszej dywizji, bo we wszystkich jednostkach Wojska Polskiego służy bardzo dużo kobiet. No my się możemy poszczycić tym, że prawdopodobnie w naszych jednostkach służy ich najwięcej w tym regionie, w ogóle w Wojsku Polskim. No są kierowcami, są zwykłymi strzelcami, są ratownikami medycznymi, pełnią wiele, wiele funkcji. Także nawet w pododdziałach, batalionach czołgów służy bardzo dużo dziewczyn. Czyli co, kierują czołgami? Nie, kierują nie, ale w samym czołgu znajduje się. Służy tylko jedna dziewczyna jako etatowy załogant czołgu. Natomiast w batalionie czołgów oprócz czołgistów służy masę ludzi, którzy zabezpieczają funkcjonowanie tego batalionu. Dziewczyny na czołgi, na barykady, a wszyscy mieszkańcy regionu do Lubina, bo tutaj piknik, na którym warto być, bo będzie i strawa dla ducha, i strawa dla ciała, będzie ciepła grochówka, jest coś dla oka. Dzieci już opanowały te ciężkie bojowe maszyny wojskowe. A jeszcze jedno pytanie, panie kapitanie, na sam koniec. To wszystko, co my tutaj mamy, nie są to eksponaty muzealne? Nie, tak jak powiedziałem, jest to sprzęt na wyposażeniu naszych jednostek bojowych 11. Dywizji i jest używany
na co dzień. Czołg, na którym stoimy, wczoraj był jeszcze na poligonie. Został przygotowany, przywieziony zestawem niskopodwoziowym tutaj, żeby uświetnić ten festyn. Inne pojazdy kołowe przyjechały o własnych siłach, także jeżdżą, strzelają, uczestniczą też w szkoleniach poligonowych, uczestniczą w różnego rodzaju, tak jak wcześniej powiedziałem, misjach, tak jak na ostatni przykład właśnie Afganistan. Także drodzy Państwo, czekamy na Was na lubińskich Błoniach, bo to właśnie tutaj zjechały maszyny wojskowe, których na co dzień oglądać nie można, a to są najprawdziwsze maszyny, które w najprawdziwszych działaniach bojowych biorą udział. Zapraszamy do Lubina.